Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Setki na Trzech, która będzie... Wyjątkowo na dwóch, bo na pewno nie było Setki na Trzech, a jesteśmy w stanie tylko we dwóch ją nagrać. Tak jest, a będziemy mówić o grze, która gdzieś pojawiała się w Waszych, nie wiem, prośbach, żebyśmy to zrobili na Facebooku. Ludzie pytali, czy to będziemy robić. Mianowicie grze Great Western Trail, która debiut miała w 2016 roku na SN, ale polska wersja zadebiutowała w tym roku, całkiem niedawno, jakieś półtora miesiąca temu. Tak, jakoś tak, nie? Straciłem poczucie czasu i zastanawiałem się tylko nad tym, że nikt nie tłumaczył tytułu, bo to chyba tylko dlatego, że to jest ewidentnie gra skierowana do graczy, którym tłumaczenie tytułu nie jest potrzebne. Okej, okay, o Great Western Trail będę mówić. Czuniek? Windziarz, okej, Lacerta zrobiła tę grę, wydała tę grę. No tak można się było spodziewać, że jak ktoś ma to po to sięgnąć, to pewnie oni. Zresztą autor zacny. Utytułowany. Autor zacny. Autor, który ludzie go albo lubią, albo nie lubią. Zresztą w portfolio tego. Lacerty jest inna gra. Mombasa. Tak jest. Histera. Gra, która bardzo szybko wspięła się, mega szybko w rankingu Board Game Geeka, ponieważ jest 27, a gra ma ile? 7-8 miesięcy? No, taki już nasz rok 2016. Ale mega szybko, nie? Tak. Mega szybko. Okej, no to jak zwykle zaczynamy klimatycznie, to pociągnijmy ten klimat. No, kowboje, krowy, tacy prawdziwi kowboje, bo ganiają krowy, a nie strzelają. Tak. I są na ilustracjach krowy bardzo ładne. I dobrze. I to znaczy jest... ja powiem w ten sposób, że pomysł fajny, tak? Mamy jakąś prerię, przez tą prerię pędzimy sobie to bydło w międzyczasie będziemy tam z nim różne rzeczy robić. Ma to sens, tak? Jest to długa droga do momentu, w którym... W pewien abstrakcyjny sposób to jest takie podróż z przystankami, tak, że jakiś tam robi, handel tak. się odbywa. Znaczy to trochę ma taką logikę, natomiast jest tam bardzo dużo różnych rzeczy, które... Znaczy, to ma taką samą logikę, jaką logikę ma Mombasa, która jest w pewnym sensie... Ktoś ci opowie o tym, że Mombasa to jest gra o tym, że wykupujesz sobie udziały w kompaniach i tak dalej, to okej, to ma jakiś sens. Ale mechanicznie tak to, co robisz w grze, to jest takie dosyć abstrakcyjne. Znaczy, jak ja bym sobie tak filmowo poszedł, to widzę, że startuję z jakiegoś miejsca, jest nas kilku, ścigamy się, odwiedzamy jakieś budynki, tam coś robimy i tak dalej, i tak dalej. Tylko tam jest, mamy to na przykład, że jak będziesz jechał przez góry, no to będzie prawdopodobnie trudniej, jak będziesz jechał przez pustynię, to będzie też trochę trudniej i tam pieniądze musisz płacić. Natomiast jest taki mankament dla mnie, że tam jest masa różnych rzeczy dodana, takich dziwnych rzeczy, które do tego klimatu trochę zabierają. Na przykład ten pociąg, który jeździ. Znaczy, bo to jest taka, jak Felt robi, powiedzmy, sałatki punktowe, że co byś nie zrobił, to dostajesz za to punkty, to tutaj jest sałatka akcjowa. Gdzie byś nie poszedł, to masz jakąś różną akcję do wykonania. Sałatka akcjowa. No dobrze, może to się może właśnie ukułeś jakiś termin taki. No bo to jest gra, która... W gruncie rzeczy, w swoich założeniach, ona nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Jej skomplikowanie wynika z tego, że masz przed sobą ogromny wachlarz różnych drobniutkich akcji, których zależności musisz wyłapać i z tych zależności ułożyć sobie strategię na grę. Tak. Ja muszę pochwalić na pewno wykonanie, bo jest fajne, jest dużo różnych elementów. Jak ktoś lubi tylko sobie okładka tam... jest straszna. Okładka jest bardzo nierówna, bym powiedział, bo pomysł na okładkę nie jest głupi. Bo tego spoko. Tylko twarze postaci wyglądają jak z okładki gry komputerowej z lat 90. Jakby coś im się stało i w ogóle widziałem, że jedna z okładek jest podbita kolorystycznie. Nie wiem, któraś wersja jest podbita kolorystycznie. Ta oryginalna wersja trochę mniej. No to jest kwestia jakby ładności, nieładności. Natomiast krowy są super. Tak, bo są fajnie namalowane. Karty krów są naprawdę bardzo fajnie namalowane. Plansza jest całkiem spoko. No i dużo komponentów. Tutaj jest fajny przelicznik, pieniądze do komponentów, także tutaj jakby możemy się z tego spokojnie cieszyć. Natomiast tak jak powiedzieliśmy, no to skurczę, świetnie to powiedziałeś, bo sałatka akcjowa i ciężko tutaj ten klimat dorwać. To dobrze moglibyśmy robić cokolwiek innego, nie? Poruszać tak. czymkolwiek i ten. Natomiast mechanicznie ta gra ma kilka ciekawych rozwiązań. Zarządzanie ruchem i zarządzanie ręką kart. Tak. Plus, co ktoś pewnie wpisuje, że to jest jakiś tam element deck buildingu, aczkolwiek ten deck building jest taki ograniczony do tego, że chcesz mieć po jednej karcie każdego koloru. Albo konkretną kartę w konkretnym miejscu na planszy. Nie no, ale jeśli patrzymy na deck building w sensie, co chcę mieć w talii, to chcesz mieć po jednej karcie każdego koloru, bo to jest najbardziej efektywne. W ten sposób tak. Tak, w jakiś sposób
Znaczy tam jest deck building, na zasadzie budowania ręki niż zarządzania ręką, takiego, że coś tam będziesz z tym robił. No i mamy jeszcze na upartego budowanie budynków, to takie dziwne. W każdym razie to, co powiedziałeś, główną jest zarządzanie ręką i zarządzanie ruchem tak naprawdę, nie? Czyli akcjami, które będziemy wykonywać. No bo co w tej grze robimy? W tej grze poruszamy swoim kowbojem po takiej ścieżkach różnych, rozgałęziających się. I możemy, znaczy jeśli przyjdziemy, ścieżka prowadzi od naszego pastwiska spędu czegoś tam, gdzie te krowy zaczynają iść, do miasta, w którym pakujemy je do pociągu, wysyłamy i sprzedajemy, robimy tak. I wracamy do domu pędzić dalej. I po drodze możemy robić w różnych miejscach przystanki, które dają nam możliwość wykonywania najróżniejszych akcji, mniej lub bardziej drobnych, w stylu odrzuć kartę, żeby dobrać pieniądze, sprzedaj parę kart, kup nową krowę i tak dalej. I główny myk, z którym trzeba tutaj walczyć, jest taki, że tak jak w życiu możemy poruszać tylko w jedną stronę. Nie możemy się cofnąć nigdy, żeby... Jeśli miniemy jakąś akcję, to już jej nie wykonamy w tym cyklu. W tym cyklu, tak. Dlatego, że ten ruch, o którym mówisz, zawsze kończy się w Kansas, tak? Kończy się w Kansas. I dopiero jakby wracając z Kansas, będziemy mogli wykonywać te rzeczy, które przejechaliśmy. No i też ważna rzecz jest taka, że mamy dosyć ograniczony ten ruch. To znaczy... On się w trakcie gry możemy sobie go powiększyć, ale na początku on jest ograniczony i musimy sobie te skoki jakoś wymyśleć sensownie, tak żeby zdobyć jak najwięcej tego, czego chcemy zdobyć. Bo to jest ciężko powiedzieć, co chcemy zdobyć, dlatego że bloczek do punktacji jest tak szeroki i tak długi, że punktujesz tam praktycznie za wszystko, za większe rzeczy, które się robi. Ale najważniejsze chyba w tej grze jest to, żeby połączyć sobie tą rękę, którą aktualnie mamy, z tym, co na planszy mogę z tego jak najbardziej wyciągnąć. Znaczy, nie? Żeby o tym mówić, to musimy wspomnieć tak naprawdę, o co chodzi w tym zarządzaniu ręką. W zarządzaniu ręką chodzi o to, że jak dojeżdżamy sobie już do Kansas, to sprzedajemy wszystkie krowy, które mamy na ręce. I każdy, wybredni są w tym i Kansas. I każdy kolor, który mamy, punktuje nam tylko raz. Czyli jeśli powiedzmy mam 3 zielone karty i każda z nich jest warta 2 punkty, to zielone mogę zapunktować tylko raz, więc wszystkie 3 są warte dokładnie 2 punkty. A jeśli mam tylko jedną zieloną, jedną czarną i jedną białą, to każda z nich jest warta po 2 punkty i daje mi to w sumie 6. Więc lepiej mieć po jednej karcie każdego koloru na ręce. Tak, dążymy trochę do tego, żeby w tej grze tak sobie to stworzyć, ten łańcuszek, po którym będziemy się poruszać, żeby ten ruch w Kansas po pierwsze kończyć, tak jak powiedziałeś, z różnymi krowami, po drugie, jak najbardziej cennymi krowami, bo im cenniejsze te krowy są, tym więcej pieniędzy otrzymamy, a także mamy możliwość postawienia tej swojej stacji, dostawy. To jest kolejna rzecz, która jest tak abstrakcyjna i tak bezsensowna, że nawet ciężko o tym mówić tak w radiowej formie. Znaczy, jestem w stanie to wyobrazić, że dostarczyłem bardziej gdzieś, ale faktycznie jest to, tak jak powiedziałeś, jest to tak abstrakcyjne, że dopiero spojrzenie na tą planszę i sobie popatrzenie, to się o to chodzi, tak? Jest mega dziwne. Jest tam taki motyw, który nie możemy... Znaczy, mamy tutaj taki mechanizm, który nas ciśnie i wymusza na nas rozwój, bo powiedzmy, na początku gry najlepszy wynik, jaki mogę osiągnąć swoją ręką bez żadnych jakichś takich dobajek, to jest wartość 7, bo mogę mieć trzy dwójki i jedynkę. Mogę sobie zapunktować te 7 i zaznaczam, że zapunktowałem 7, znaczy tam dokładnie zapunktowałem 6, bo stacje są co 2. Zapunktowałem sobie 6, i przy następnym cyklu, jak wrócę, nie mogę już zapunktować 6, bo to zapunktowałem. Muszę mieć więcej, czyli muszę się jakoś rozwijać. Bo jeśli nie będę miał więcej niż 6, no to na końcu gry będę karany. Bo te stacje niższe niż o wartości 6 karzą nas punktami karnymi, a czasami jeszcze też jakimiś innymi popierdółkami, które nam przeszkadzają. No i teraz to jest takie najbardziej gamerskie, że to jest coś, co widzisz, że cię ciśnie i widzisz, że musisz z tym walczyć i musisz z tym zarządzać, ale jak chciałbyś to wytłumaczyć komuś, kto nie gra dużo w takie gry, to będzie ciężko. Tak jest. No, mamy tutaj, jak powiedzieliśmy, zlepek punktacji na koniec, to też jest istotne, dlatego że praktycznie punktujemy za większe rzeczy, które będziemy w tej grze robić. Będziemy punktować za budynki, które będziemy stawiać na planszy, będziemy punktować za
różnorodną rękę krów, które sobie będziemy dokupywać po to, żeby nasza ręka była coraz lepsza, silniejsza, bo wiadomo, że ten Angus jest dobry, ale okazuje się, że są lepsze krowy. Oczywiście. Te fioletowe. Niebieska jest lepsza niż żółta. Milka jest najlepsza. Pamiętaj, Milka jest najlepsza. Mamy jeszcze... Skitu fioletowa jest najlepsza. No tak. No skąd się wzięła Milka? No przecież to moja córka jest zachwycona że tym, że tam jest fioletowa krowa, bo to jest najfajniejszy kolor obecnie, także polecam. Punktujemy za stacje, na których się znajdujemy, za zatrudnianie ludzi, którymi będziemy pomagać sobie, bo im więcej, bo my jesteśmy takimi spędzaczami zarąbistymi, to znaczy mamy gości, którzy nam budują domki, czyli takie własne przystanie, na których będziemy zatrzymywać na tej prerii biednej. Mamy gości, którzy będą nam zagadywać tym pociągiem, czyli będą nam poruszać ten pociąg, który jedzie tam w nieskończoność, a potem jak już dojdzie do końca, to może wracać, robić kółka, nie wiadomo co, kolejny abstrakt w tej grze. I mamy kowboi, którzy jak przychodzisz do kupowania gościa, to gościu mówi, o, widzę, że ma pan 3 kowboi, to dam panu rabat. Dam panu rabat. I lepiej... Nie, bo oni idą we trzech po prostu z nim porozmawiać, tak dobitnie. No. Także jak widzicie, trochę tutaj jest takich dziwnych rzeczy. Punktujemy za masę tych różnych aktywności, które będziemy podawać w tej grze, ale tak naprawdę no jakby... Znaczy, bo ja wiem, do czego zmierzasz i umiem to szybko innymi słowami, bo się zastanawiałem nad tym. W tej grze bloczek punktacji jest wielki i liczba rzeczy, z których zbieramy punkty, jest tak duża, że można by odnieść wrażenie, że będę mógł prowadzić tutaj różne strategie. I o, teraz próbuję pójść w same budynki, teraz próbuję pójść w sam pociąg i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie do końca tak jest, bo przez ten mechanizm, że zawsze muszę w Kansas być coraz lepszy, nie da się w tej grze odpuścić kupowania krów. Czy to jest wada, że nie mogę próbować różnych strategii? Mogę próbować różnych strategii, ale zawsze muszę się oprzeć na tej rozbudowie talii. I to nie jest problem, to jest cecha. To tak jakbym powiedział, że w zamkach Burgundii nie podoba mi się, że nie mogę wygrać nie wykładając żetonów na planszę. Tak, tutaj ja ostatnie kilka partii, które zagrałem, bardzo mocno sobie starałem się. Na przykład zagrałem partię, w której nie kupowałem krów, czy nie stworzyłem sobie w żaden sposób ręki. Starałem zagrać się ostatnią partię, nie poruszając w ogóle pociągu. Nie wyszło. Nie wyszło, bardzo nie wyszło. Ja ostatnio swoją partię zagrałem chodząc cały czas z pustą kasą pieniędzy i nie zatrudniając żadnego robotnika. Grałem też takie partie, gdzie właśnie szedłem tylko w robotników i nic więcej nie robiłem. Grałem partie, w których tylko budowałem, nic więcej nie robiłem. I tutaj w tej grze, przez to, że ta punktacja właśnie w tych różnych obszarach, to do czego zmierzałem, co mnie wyprzedziłeś, mianowicie trochę jednak trzeba tutaj trochę wszystkiego zrobić, nie? Tak trochę tego, trochę tego, trochę tego. Owszem, fajne są... Znaczy, inaczej, są rzeczy, które możesz odpuścić, można, ale tak. To nie są krowy. Tak, są pewne wiodące, pewnie rzeczy właśnie tak jak krowy. Część rzeczy można odpuścić, ale ogólnie raczej inaczej. Można sobie próbować różne rzeczy w oparciu o te krowy. Co ciekawe, graliśmy, bo to ważne też, grałem w różnych składach, w różnych składach osobowych. Gra ma dwie możliwości. Możemy grać na kafle A, na kafle B, jeżeli chodzi o budynki. Dość mocno to zmienia, dość mocno to miesza, jeżeli chodzi, chodzi o... Chodzi to o to, że każdy gracz ma identyczną pulę budynków do wykorzystania i wszyscy muszą grać tą samą pulą. Nie można mieszać tego, bo to są różne zestawy. I ten zestaw B jest dosyć smutny, dlatego że tam w zestawie A możemy pewne akcje takie kluczowe, które wydają się być kluczowe na początku, przynajmniej w tej grze, duplikować. Znaczy, no to są kluczowe akcje. Zatrudnienie robotnika, budowa budynku, kupienie krowy. Jeśli gramy na stronie B, to nie ma każda tego. Z tych akcji jest tylko w jednym miejscu na planszy. Nie ma tego i jest bardzo trudno. Ale muszę wam przyznać, że bardzo ciekawą rzecz zauważyłem. Miałem taką jedną grupę, w którą grałem 4 razy bodajże. Pierwszy raz to było takie orka na ugorze. Trzeba było poznać te wszystkie mechanizmy. I fajne było tak, że z każdą kolejną grą było widać niesamowity postęp, jeżeli chodzi o to, co robiliśmy. Po drugie, bardzo mi się też podobało to, że no oczywiście czas się skracał, no bo to też jest ważne i istotne w tej grze. Tak, jak pierwszy raz usiedliśmy, to było chyba 3-godzinna partia, a ostatnio zagraliśmy w niecałe półtorej i to było niesamowite. Na 4 osoby. Tak, na 4 osoby. Mówimy o 4 osoby i ważne, jedna była newbisem, jedna grała pierwszy raz. Więc ten czas bardzo fajnie się skraca, ale bardzo mi się też podoba, że ten wachlarz, wiesz, zaczyna być takiego, że z takiego, muszę się nauczyć trochę po omacku, potem jest, dobra, już wiem, bo w tamtej grze wygrałem tylko na krowy, jadę tylko na krowie. O kurde, jak to się stało, że przegrałem, nie?
I fajne jest to, że trzecia, czwarta partia w tej samym gronie zaczyna być taka, okej, zaczynam już mocno mużdżyć, zaczynam mocno myśleć, aczkolwiek ty jesteś świetnym przykładem tego, że w tę grę można też trochę złamać i zrobić taki broken. Znaczy nie nazwałbym tego, bo to uderzasz do tego, że ja w każdej partii gram w bardzo podobny sposób. Znaczy podobny. Ciuniek sobie wymyślił, że krótkie przejazdy, czyli jeździ szybko, jak debil, tak? Czyli zamiast powoli robić, zatrzymywać się tutaj, z kimś pogadać, tu z kimś pogadać, to jest raz, dwa, trzy Kansas, dziękuję, raz, dwa Kansas. Miałeś takie... No mnie, tak. Mieliśmy taką partię, że bardzo szybko to robiłeś. Nie, bo chodzi mi o to, że w takich sytuacjach mocno wpływa rozwój planszy, bo to jest bardzo fajną rzeczą to, że każdy z graczy rozpoczyna z planszą, która ma takie same możliwości. Mamy tam możliwość robienia pojedynczych akcji, mamy możliwość brania certyfikatów itd., itd. I w trakcie gry będziemy to sobie rozwijać. Bardzo podoba mi się to, że ten rozwój mocno może wpłynąć na to, w jaki sposób będziesz grał. Na przykład możesz bardzo szybko podnieść sobie rękę i będziesz dobierał za nas 4 kart, 6 kart. To jest mega duża różnica, nie? Mamy próg, że możesz sobie strasznie przyspieszyć ruch. Mamy dodatkowe akcje. I to są fajne rzeczy i to też jakby powiększa tą pulę tego co możemy w tej grze robić. Ja planszą gracza i tym rozwojem na tej planszy byłem jednak trochę zawiedziony, bo on był dla mnie taki prosty jak w mordę strzelił, że praktycznie w każdej partii, tak jak sobie oceniałem, która akcja będzie dla mnie lepsza, która będzie słabsza, to zawsze jako pierwsze ulepszenie to było to, żeby można było dwie karty wymienić zamiast jednej, korzystając z akcji budynku. Później było od razu powiększenie ręki. Znaczy, wydaje mi się, że są tam rzeczy, które chcesz zrobić szybciej, a są rzeczy, których... Znaczy, nie wyobrażam sobie na przykład ulepszania tego, co ty ostatnio próbowałeś robić, czyli usuwanie karty stali kosztem cofnięcia pociągu, bo to jest dla mnie po prostu bez sensu tutaj. I jeszcze nie znalazłem ten pociąg. Cofałem ten pociąg. Maksymalnie wyjechałem dwie stacje. I dlaczego mi się to wydaje bez sensu? Bo normalnie w takich deckbuildingach, jak sobie odchudzasz talię, to wydaje się spoko, bo masz mniej kart w talii. I mieszasz je szybciej. A tutaj wydało mi się to trochę dziwne, bo koszt tego jest strasznie wysoki, bo najpierw musisz pociąg ten pchnąć do przodu, żeby później go cofnąć, a po drugie te karty, które mieliś w talii w trakcie podróży, ty je wykorzystujesz jakoś, bo już sama akcja, dobierz kartę, odrzuć kartę, żeby sobie podmienić, wymienić i tak dalej, ją można robić dosyć szybko i sobie spoko mielić tanim kosztem. A jest jeszcze na planszy cała masa różnych akcji, które pozwalają wyrzuć kartę z ręki i dobierz pieniądze, albo certyfikat, albo coś innego. Czyli nie dość, że robię to przemielenie talii, to jeszcze coś za to dostaję. Zgadza się. No ja próbowałem, tak jak mówiłem, ja sobie już mocno próbowałem. Ja już tych partii, nie wiem, pewnie z 10-11 zagrałem i od chyba 7 zacząłem się już bawić na zasadzie, a zobaczę, nie? Właśnie, zobaczę, jak się zagra bez tego, czy bez owego. Dobra, dużo tych mechanik tutaj jest. One są tak naprawdę, to też jest ciekawe. Ta gra wydaje się być strasznie przytłaczająca na pierwszy rzut oka. Jak się słucha o tym, to ja widzę, jak ludzie, jak się im tłumaczy, to jest takie wow. Znaczy, bo to jest tak dalej. 50 drobiazgów porozrzuconych po całej planszy. Dużo ikon, dużo różnych rzeczy, ale mam wrażenie, że jak się zaczyna w to grać, to dość szybko się łapie jednak te rzeczy. Najmniej intuicyjny to jest ten ruch pociągiem, wystawianie się tych dysków, są takie rzeczy, które musisz tłumaczyć, dlaczego to płacisz te semafory, trochę ciężko to jest wyjaśnić, ale powiem szczerze, że jestem zszokowany, jak szybko ludzie jednak łapią te rzeczy i jak przyjemnie można jakby to później implementować w grze. Aczkolwiek pozdrawiam Kamila, graliśmy z Kamilem. Kamil w pierwszej partii powiedział, że to jest taki dla niego sandbox, że tutaj nic, żadne akcje się z sobą nie kleją, nic się nie trzyma, że tutaj robimy, wiesz, milion rzeczy, które są bez sensu, a potem z tego jeszcze mam milion punktowań, które są bez sensu. I też zwróciłem właśnie na to uwagę, że można się od tej gry w ten sposób odbić, że ona jest taka, wiesz, nieintuicyjna, jeżeli chodzi o to tłumaczenie. Także do czego zmierzam? Po pierwsze, podoba mi się rozwój pewien w tej grze, taki, że im więcej grasz, tym więcej widzisz. To jest fajne. Podoba mi się to, że ta gra jest tak naprawdę mocno wyścigowa też. Że tam naprawdę się ścigasz z czasem, bo jeżeli do jakby zamykanie i sprzedawanie tych krów, to chcesz zrobić. I takie
trzepanie na zasadzie, ok, ten budynek polecę, ten budynek polecę, ten budynek polecę, a ktoś w tym czasie już 3 razy zrobił okrążenie, mocno czuł tutaj ten, jakby tą różnicę. Ciekawostka, skalowanie, to tutaj musimy o tym powiedzieć. Skalowanie jest takie, że w każdym składzie to jest trochę inna gra i to jest taki frazes wyświechtany, ale... Ale grając, dość mocno zabolała mnie partia dwuosobowa. W partii dwuosobowej... Gra skaluje się w taki sposób, że w zależności od tego, ilu graczy siedzi przy stole, to ruch pionka jest inny. Czyli jak gramy na 4 osoby, to pionek bazowo rusza się o 4 pola, jak gramy na 2 osoby, to bazowo rusza się o 3 pola. I tam ulepszenia są w trochę innej kolejności. Pojawia się trochę mniej tych przeszkadzajek, takich, które tam się co rundę pojawiają, czyli jakieś tam możemy mieć właśnie góry, strome, strumyk, coś takiego, lub i pojawia się mniej tych postaci, które można zatrudniać, tak? Czyli kowbojów, tych budowniczych. Ogólnie mieliśmy wrażenie, że na 2 osoby gra pędzi straszliwie i zagraliśmy to szybko. Znaczy, mnie zabolało najbardziej to, że w dociągu, znaczy na 4 osoby, jak się gra, czy na 3 osoby, prawie zawsze, bo tam mamy tak, że mamy alternatywne drogi. I alternatywne drogi polegają na tym, że jeżeli na nie są jakieś żetony, musimy zapłacić do banku za przechodzenie przez nie. No normalne, tak? Jeżeli będziesz krowy... No i musimy zapłacić punkt ruchu za przejście. Jeżeli będziesz krowy przez pustynię, no wiadomo, one są, pić im się chce, musisz zapłacić komuś, żeby tą wodę im podał. Tak, a w tej partii, co graliśmy, pustynia jeszcze nie wyschła, nie było jej, więc mogłem szybko śmigać. Tak, niesamowite było to, że słuchajcie, zagraliśmy partię, w której Ciuniek sobie zrobił skrócik i mieliśmy partię, w której wyszedł jeden żeton pustyni przez całą grę. I to mnie strasznie zdziwiło, bo na 2 osoby, tak jak ty powiedziałeś, to jest takie w ogóle ciach, tiding, 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 tiding. Tak, bo dostarczanie krów oprócz tego, że daje pieniądze, oprócz tego, że daje punkty, przyspiesza grę. Przyspiesza grę i daje pieniądze, które są ci potrzebne na dalszy rozwój. Tak. Także dziwnie mi się grało. I powiem szczerze, najbardziej chyba najlepiej mi się gra na 4 osoby. Jest w miarę ciasno, jeżeli pojawiają się budynki, to nagle zaczynam zastanawiać się nad tym, jak się poruszać, którędy się poruszać. Na 4 osoby ta gra, mam wrażenie, nabiera rumieńców i jeżeli są one w miarę ograne, to dość szybko ona idzie. Wiadomo, że złoty środek jest zawsze najlepszy, 3 osoby to taki może być sweet spot. Akurat nie jestem pewny. Ale ja grałem w 3 osoby i właśnie to jest dziwne, bo 4 osoby jednak widziałem większą satysfakcję. Bo ta pula robotników, którzy są dostępni do zakupu, jest wtedy szersza, ciekawsza, jest gęściej na planszy, trzeba bardziej rozkminiać to i faktycznie wtedy już masz szansę grać na tę większą liczbę przystanków. Tak. No, ciekawostką dla mnie też jest to, że na te 11 chyba partii jedną tylko wygrałem. Ja wygrałem wszystkie, tak właśnie się zastanawiałem ostatnio. No tak właśnie, tym pędzeniem, dlatego zastanawiam się, czy to nie jest jakieś tam, że to pędzenie jest całkiem zbyt mocne, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale podoba mi się też to, że fajne jest to, że grając z różnymi strategiami, na przykład, nie wiem, jedną partię grałem, że sobie robiłem stado bardzo fajnej budynki, a kolega grał, że właśnie robił stado i poszedł mocno w pociąg. I te wyniki były w miarę zbliżone, czyli mieliśmy możliwość, mieliśmy możliwość walczyć o zwycięstwo, grając troszeczkę inaczej, w inny sposób. Ale jednocześnie gra unika tego, że cokolwiek byś nie robił, to i tak zdobędziesz jakieś punkty. Jak zagrasz źle, to zagrasz źle i przegrasz z Kretesem. Prawda. Widziałem kilka takich partii. Nawet ten loczek, który mamy do liczenia, już też widział kilka takich partii. Tak, widział takie na przykład partie, że tam było 90, 87, 80, 42 i ten ktoś, kto wiedział, grał 42, mówi: okej, wiem, gdzie zrobiłem błąd. Wiem, gdzie zrobiłem błąd, siadłem do tej gry. A z nimi. To też jest ważne. No dobrze, wracając do ten. Ja Pfistera chyba lubię. Wydaje mi się, że chyba go lubię. Tak, to jest takie zdecydowane, no raczej tak. Znaczy nie, bo ja zastanawiam się, oprócz Mombasy, czekaj, on zrobił jeszcze... Brun Service. No dobra, lubię gościa, ogólnie lubię gościa, ma gość, jest bardzo pomysłowy. Mnie trochę odstrasza ta abstrakcja totalna w jego grach. Nie, żebym miał jako... Znaczy, nie mam problemu z... Niemiecka szkoła jazdy to jest. Ja nie mam problemu z abstrakcyjnymi grami, które nie są przekombinowane, o tak bym powiedział. To jest taka... On ma takie właśnie nawarstwianie, mechanika na mechanice, na mechanice, na mechanice i przyprawiona totalnym abstraktem i no dla mnie to jest na granicy strawności, ale jeszcze mi się podoba.
Nie, no Isle of Skye oceniliśmy dobrze. Mombasę grałem tylko raz i raczej jestem na tak po tej pierwszej partii. Aczkolwiek chyba Mombasa jest trochę słabsza niż... To jest materiał na długą rozmowę wypełnioną wzdychaniem. Room Service mi się bardzo podobał. Widzieliśmy tam pewne mankamenty, także chyba Twister jest spoko. Martwi mnie trochę to, bo zawsze oceniamy to, czy to ta gra powinna być w setce, czy nie. Mnie się to podoba. Ta gra jest naprawdę bardzo dobra. Zdecydowanie polecam osobom, które lubią sobie pomurzyć i nie przeszkadza im to. Nie przeszkadza im to, że to jest trochę mocno doklejony ten temat do tego, co robimy w tej grze. Że tych punktów się robi w różny sposób. Jeżeli to nie przeszkadza i ktoś takie gry lubi, to myślę, że mu się to bardzo spodoba. Mnie się ta gra podoba. Ale czy ona powinna być w setce? To jest taki problem, że musisz sobie wyrobić definicję, jakie gry powinny być w setce. Znaczy inaczej, czy ona ma coś innowacyjnego na tyle, żeby ona, wiesz, czy ona jest takim eurosucharem, który się wybija ponad te wszystkie inne eurosuchary, które tam są. Problem z rankingiem BGG jest to taki, o którym ty powiedziałeś. No, tamten rok w ogóle zwariował, bo się okazało nagle, że ludzie oceniają gry i bardzo dużo młodych gier bardzo szybko w tym rankingu funkcjonuje. Nie wiem, czy setka. Znaczy na pewno, gdybym to oceniał zero-jedynkowo, to jest jedynka. To no tak, mnie, oczywiście. Dla mnie jest jedynka, to jest gra, którą chcę mieć w swojej kolekcji. Tutaj ciekawostkę podam. Gramy z tymi nakładkami, takimi plexi, które się tam nakłada na planszetkę. Bardzo, bardzo spoko to ułatwia tam te wszystkie, wiesz, tam nikt nie podejdzie, nie szturchnie stołem i ci to wszystko tam poleci. To jest miłe. Ale nie wiem, czy setka. Znaczy, na pewno to nie jest 27 numer na świecie. No nie, to jest mega za wysoko. Jeżeli już, to pewnie niżej niż 50 miejsce, ale nie wiem, czy ta gra tak szybko powinna awansować. Znaczy to zobaczymy, jak się utrzyma później, bo tam... No hype jest, nie? Hype jest... Znaczy i... ona zyskuje tym, że jest w pewien sposób trudna, więc to jest ewidentnie taka gra dla gamerów już, którzy... Tak. Lubią policzyć, lubią sobie pomóc. No nie, wciągnąć trochę piachu, poskrzytać zębami i tak dalej. To jest w niej fajne. Fajne jest w niej to, że te budynki startowe, to w jakiej kolejności one będą rozstawione, to diametralnie zmienia rozgrywkę. Zgadza się. Więc tam jest naprawdę ta łamigłówka. Spora regrywalność w tej grze jest. Znaczy, niby za każdym razem robisz dokładnie to samo, czyli kupujesz krowy i chcesz jak najszybciej wyjść do stacji, ale kolejność kafelków, która się wylosuje tych początkowych, bardzo może zmienić. Bo jeśli nagle się okaże, że kupowanie jest gdzieś w środku, a kupowanie krów jest wcześniej niż przetasowywanie kart, to może się okazać smutne. Ale potem ta gra, tak jak powiedziałeś, ona tak trochę przez to zachęca do tego, że nawet to, że będą te rozgrywki w miarę podobne, to zachęca cię. A spróbuj teraz zagrać tak. A weź zobacz tak. Potem, no tam drugą rzeczą, która też mocno wpływa na to, jak ta gra będzie się toczyła, to te kafelki, które wychodzą, czyli te z pracownikami i te przeszkody, bo to też możecie w jakiś sposób zachęcać do tego, żeby... Przeszkody bardziej, pracownicy mniej, pracownicy to w skrajnych przypadkach. Ale w skrajnych przypadkach. Tanich. Znaczy, w skrajnych przypadkach to będzie miało wpływ. Jeśli na przykład graliśmy partię dwuosobową, w której nie było kowbojów. No, i było jak smutno. Grać? No było smutno. I grać to była łamigłówka, jak grać, ale... No, ale była partia, w której nie kupiłem ani jednego pracownika. Ale szybko zagraliśmy. Tak. Chociaż. No ale co, setka? Ciężko. No wyszło w zeszłym i w tym roku więcej takich gier, które bym bardziej wolał widzieć w setce. I teraz właśnie zadałeś milion pytań ludziom w głowach. Jakie gry? Wolaj lepsze, nie? Nie, to jest dobra gra. Jest to dobra. Jest dobra gra. Ja mówię, ja rzadko kiedy do recenzji... Znaczy, gra? Dobra. Czy w setce jesteśmy nieprzekonani? Tak. Ja ci powiem tak, że na tyle to jest dobra gra, że dla mnie, jeżeli zagrałem tych partii już naście, to musi być dobra gra, bo ja nie gram w... Znaczy inaczej. Ale Feast for Odin byś pyknął teraz. Ale on to lepszy. No Feast for Odin to no lepszy. No to nie wiem. To w ogóle... Uczta jest lepsza. No jest, ale to ten sam wydawca, więc ogólnie nie robimy nikomu tutaj źle. Ale kurczę, no polecamy. No to dla takich właśnie jak my. Jeżeli lubicie nasz gust, to chyba Great Western Term wam się spodoba. Nie?
No raczej tak. No dobrze, to nie będziemy przynudzać. Fajnie się było spotkać w tej setce. Na dwóch szkoda, no ale takie życie czasami... Ink jest z nami duchem. I tak, duchem i tam nie wiem, czym jeszcze. W każdym razie za miesiąc ja właśnie, ktoś tam nas poprosił o coś. Bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili tą cywilizację poprzez wieki. Zagraliśmy, znaczy inaczej, ja grałem w to i zmusiłem widziarza do jednej partii i nie... Ja grałem w trzeciej edycji, najnowszej edycji. I nie, ja będę teraz starał się, postawiłem sobie za cel, że ambitnie podejdziemy do tematu i... To co, za tydzień gramy TTA? Tak. W czterech. Dobra, dzięki za posłuchanie, mówię dla was. Czuniek. Widziarz, no i do za tydzień.